Witam serdecznie w kreatywnych inspiracjach Goku. Dziś pomalujemy farbami akwarelowymi. Zrobimy taki eksperyment. Połączymy plamę z kreską. Potrzebna będzie kartka techniczna, tradycyjna lub z bloku do akwareli. Farby akwarelki, pędzelki, cienkopisy czarne, pojemnik z wodą, ręcznik papierowy oraz suszarka. Zobaczymy, czy się przyda. A zatem wybieramy pędzelek. Może być płaski i szeroki. Umieszczam plamę wodną na mojej kartce. Następnie wybieram cięższy pędzelek. Moczę kolorki. Wybieram żółty. Puszczam plamę tutaj. Następnie wybieram kolejny kolor. Może być pomarańczowy. Moczę, moczę, bo to są farby wodne. Tak. Następnie czerwony kolorek. Może będzie jeszcze brązowy, ciekawe. Dobra. Odkładam na bok. Biorę do ręki naszą suszarkę. I suszymy plamki, tak? Możemy wyłączyć już naszą suszarkę, ewentualnie ręcznikiem papierowym jeszcze zdjąć nadmiar wody. I mamy tutaj dziwne kształty. Weźmiemy sobie czarne pisaki, mazaczki, cienkopisy, długopisy i wymyślimy kształty. Zobaczmy, tu jest taki grubszy. Zobaczymy, co nam tu wyjdzie. Może jakiegoś misiaka. Dobrze. Tutaj wymyślimy może jakiegoś kraba. Zmienić na cięższy. I co tutaj zrobimy? Oczy. Jakiegoś morsa. I co nam to wyjdzie? Może jakieś oczka. Z naszych plamek śmiesznych, dziwacznych, kolorowych powstały różne eksperymenty zwierzęce. Zapraszam do zabawy i pozdrawiam serdecznie.